No witam, to już ósma część i chyba ostatnia w tej serii. Tak coś czułem, że wszystkiego nie zrobię, ale jak mi coś się jeszcze uda, to na pewno to udokumentuję. Miałem prośbę o pozdrowienie, to pozdrowię, nie? Także pozdrawiam Szlifierka Kątowa, Wcale nie Żabix, Polololo, Obi, Miki, Jutro Wuj, Helikopter, Fachowiec, Dawid Jasper, Cmentarz, Chablux oraz Antonio Kso. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkie te osoby pochodzą z mojego Discorda, na którego gorąco zapraszam. Link w opisie. Jeśli film wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Bez przedłużania, zapraszam do materiału. Po raz kolejny ruszamy po wyścig na pieszo. Czy chce mi się to robić kolejny raz? Ani trochę. Ale ruszyłem po raz kolejny na wyścig i zgadnijcie, jak to się skończyło. Nie zaliczyło. Znowu. Druga próba? To samo. Trzecia? To samo. Mam dosyć tego osiągnięcia. Zapomnijmy o jego istnieniu, dobra? Postanowiłem, że zacznę w końcu osiągnięcia z komputerem. Ale że na moim save komputer nie działa, to poprosiłem Nmixera, widza z mojego Discorda, o podesłanie save'a z gotowym komputerem. Dzięki wielkie, ratujesz mi dupę. A więc pora zasiąść przy komputerze i się za to zabrać. Pierwsze osiągnięcie, za które się wziąłem, to Engine Started. Chyba najłatwiejsze osiągnięcie na komputerze, jakie istnieje. Polega ono na tym, aby zawiesić komputer, odpalając Rally 95. Bardziej tego wytłumaczyć nie potrafię. Więc odpaliłem i o dziwo nie dostałem osiągnięcia. A w dodatku dostałem powiadomienie, że nie mam wystarczająco miejsca na dysku. Najwyraźniej nawet to potrafię zepsuć. Chwilę pobawiłem się ustawieniami i dostałem osiągnięcie. Następne osiągnięcie to My Finger Slipped. Polega to na tym, aby przełapać jakiegoś ziuta bez ubrań na rozbieraniu się publicznie w mniej niż 12 setnych. Gierka typowa pod refleks. Większość prób nie wychodziło poniżej 30 setnych. Po jakimś czasie udało mi się maksymalnie zdobyć 15 setnych, ale wtedy już się poddałem, bo była trzecia w nocy, gdy to nagrywałem i najwyraźniej już refleks nie był taki sam jak w dzień. Kolejne osiągnięcie to Waving for Victory. Trzeba podwieźć jakiegoś ziuta, unikając wszelakich wybuchów, pocisków itd. Wydaje się proste, ale nie o trzeciej w nocy. Totalnie nic mi nie wychodziło, a gdy parę razy dotarłem do trzeciego etapu, to za każdym razem umierałem na tym fragmencie gry. I to przed samym końcem postanowiłem to odstawić, aby nie wybuchnąć złością. Potem zabrałem się za Kahen Killon Seeka. Trzeba złapać rybę o wadze 2 kg. Powiem szczerze, nie rozumiem tej gry. Nic nie złapałem przez dobre pół godziny, więc uznałem, że sobie to odpuszczę. Następne osiągnięcie na liście nazywa się Wow, Look at that chopping door. Polega ono na zagraniu wyznaczonej kombinacji na pianinie. Na moje szczęście, gdy czytałem o tym osiągnięciu, widziałem tą kombinację. Zagrałem ją i dostałem osiągnięcie. Potem postanowiłem rozpocząć osiągnięcie PTSD, które polega na pokonaniu wszystkich bossów, walcząc po drodze z ich pachołkami. Na początku próbowałem ogarnąć, o co w tym chodzi, więc pierwsze podejście totalnie bez sensu było. Potem w sumie też, aż zabiłem trzech bossów i został tylko ostatni. Nie zdążyłem do niego dojść i zginąłem od pachołków. W tym momencie odechciało mi się wszystkiego, więc zabrałem się za Philosophy Master. Polega to na zdobyciu rangi bankiera. Chyba. Wystarczy używać tylko trzech przycisków. Strzałki w górę, aby słuchać, strzałki w dół, aby myśleć i przycisku Enter, aby rozumieć. Ciekawe sterowanie. W każdym razie, ta gierka nie była trudna i po jakichś 5 minutach dostałem osiągnięcie. Uznałem, że teraz pora uczcić tą serię w jakiś sposób, więc zrobiłem wszystko co w mojej mocy, aby wykorzystać pełny potencjał tej gry. Nasikałem na telewizor, odpaliłem fajerwerki w domu, garażu, Satsumie, wanie wujaszka, wsiadłem do Satsumy, pojechałem do Timo, przejechałem mu motorynką po sklepie, odpaliłem fajerwerki, oślepiłem się, przewróciłem autobus, wróciłem do domu, cały dom był spalony, wszedłem do środka, spaliłem się, zyskałem nowych kompanów do jazdy, wjechałem na czołówę, przejechałem policjanta, dachowałem, postawiłem go na koła, zabrałem kolejnego kompana ze sobą, przywitałem się z ludźmi na wyścigu i wjechałem w drzewo. Ale kiedyś ta seria musiała dobiec z końca. Wszystkim osobom, które doradziły mi co robić dalej albo pomagały z osiągnięciami, gdy miałem problem, dziękuję ogromnie. To dzięki wam ta seria miała jakikolwiek sens. Starałem się zrobić wszystkie osiągnięcia, ale tymczasowo zamykamy rozdział osiągnięć My Summer Car. Tak jak wspominałem w komentarzach oraz w pierwszym odcinku tej serii, linka do save'a zamieszczę w opisie filmu. Jeśli seria wam się podobała, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego, yo!